drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie. Witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Witam Was słowami, które chcą nas dzisiaj prowadzić, a zapisane są w 5 Księdze Mojżeszowej, w której w 2 rozdziale tak czytamy. Bowiem Pan, Twój Bóg, błogosławił Ci w każdym dziele rąk Twoich. A w 1 liście apostoła Pawła do Koryntian w 4 rozdziale czytamy. A od szafarzy żąda się, aby każdy okazał się wierny. Drodzy, czy można wyobrazić sobie coś wspanialszego i cenniejszego niż Boże błogosławieństwo? Chyba nie. Lud izraelski, o którym czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej i którego historię dobrze znamy, ten lud od samego początku, od dziejów Abrahama, miał tą obietnicę Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. Dzisiaj, kiedy czytamy to słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, dostrzegamy, jak wiele razy Pan Bóg podczas tej wędrówki przez pustynię błogosławił swojemu ludowi. I my dzisiaj z tej historii możemy wiele się nauczyć o tym wspaniałym darze Bożego błogosławieństwa. Zauważcie, że również apostoł Paweł mówi w pewnym aspekcie o dziele rąk naszych, o naszej służbie, o naszej pracy, o wierności. A co za tym idzie? Również i o błogosławieństwie. Drodzy, każdy aspekt naszego życia jest przez Pana Boga błogosławiony. Od młodości do starości. Nieważne, czym się zajmujemy, Boże błogosławieństwo jest nam potrzebne. Czy go dostrzegamy? Czy dzisiaj w nasze myśli nie wkrada się przekonanie o własnej zasłudze? Czy nie mówimy często, to co mam jest dziełem moich rąk? Pamiętam, że zawsze przed każdą pracą, szczególnie tą polową, osoby, które pracowały, które przechodziły obok, zawsze mówiły: Boże, pomóż. Bez Bożego błogosławieństwa, bez Jego wsparcia i pomocy człowiek nie jest w stanie w pełni pracować, w pełni swoich sił i w pełni swoich możliwości. Sami dobrze wiemy, że poleganie tylko na sobie samym, prowadzi donikąd. I to również potwierdza nam historia ludu izraelskiego. Pamiętacie te sytuacje, te wydarzenia, kiedy Izraelici na własną rękę chcieli przemierzać pustynię. Niestety o skutkach takich decyzji mogli przekonać się bardzo szybko. Trzeba zaufać Bogu i być Mu wiernym. Apostoł Paweł, który przypomina nam o wierności w służbie, doskonale zna znaczenie zaufania. A co za tym idzie i błogosławieństwa. Początki zwiastowania nie były łatwe. Nie wszyscy przyjmowali słowo o zmartwychwstałym. Byli tacy, którzy na własną rękę zajmowali się mówieniem o Chrystusie, zapominając o najważniejszym – bycia wiernym temu, który powołał ich do tej służby. Bardziej chodziło im o dzieło rąk swoich. Apostoł Paweł musiał walczyć z niejednym rozłamem w zborach. Dzięki swojej wierności i błogosławieństwu Paweł mógł głosić Ewangelię, która po dzień dzisiejszy
chce nam przypominać, że nie jesteśmy sami, a Bóg nas błogosławi i nas strzeże. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Zostańcie z Bogiem.